Spotkałem takich ludzi, którzy cieszyli się jakimś dobrem, które udało im się osiągnąć w życiu i dzielili się tym, po czym za chwilę dodawali, ale nie, może to jest jakaś pycha, może niepotrzebnie o tym mówię, bo wyjdę, że tutaj się czymś chwalę. Albo spotkałem takich, którzy na przykład zaczynali odpoczywać, wchodzili w jakiś odpoczynek, po czym szybko mówili, no ale to pewnie takie moje lenistwo. Jest coś takiego w nas, że jakby nie umiemy celebrować dobra, nie umiemy celebrować tej jasnej, pozytywnej strony życia. Umiemy, bardzo dobrze umiemy zmagać się, walczyć z tym, co jest w nas ciemne, grzeszne i słabe. To nam wychodzi naprawdę nieźle, ta walka. Ale duży trud mamy właśnie w celebrowaniu tego, co dobre, w cieszeniu się dobrem, w przeżywaniu właśnie takich dobrych, przyjemnych chwil i cieszenia się nimi. Dzisiaj Słowo Boże mówi, święć, Judo, swe uroczystości. Pan przywraca świetność Twoją, ale Ty już właśnie tymi drobiazgami, które się zaczynają, tym dobrem, które już się rozpoczyna, Ty już się ciesz, Ty już je celebruj, Ty już je przeżywaj, Ty już się nimi karm, bo im więcej będziesz właśnie cieszył się dobrem, celebrował dobro, pielęgnował je w swoim życiu, rozwijał, tym bardziej ono będzie się rozszerzało na całe Twoje życie, na sposób myślenia, na sposób przeżywania każdego dnia. I w ten sposób będzie to wypierało takie przeżywanie właśnie wszystkiego, co trudne, co smutne, co ciemne. Jakby ta jasna strona życia będzie się coraz bardziej rozlewała na całość, na całokształt Twojego myślenia i Twojego funkcjonowania.